21 masterclasses dla nowej świadomości, nowe sposoby myślenia, bycia i działania dla nowego ciebie, pionierzy w nowym myśleniu z całego świata. Kreatywne życie, kreatywne myślenie. Dzisiaj dziękuję, że jesteście z nami. Dzień dobry, Om Shanti. Jest to kolejna z lekcji dla nowej świadomości. Jest to seria, która bada nowe sposoby myślenia, bycia i działania w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Wszyscy próbujemy żyć w zgodzie z nowymi zasadami fizycznymi, które próbują nas chronić, ale czy równocześnie zwracamy uwagę na duchowe prawa, które powodują, że jesteśmy spokojniejsi, bezpieczniejsi wewnątrz. Dzisiaj patrzymy na doświadczenie kolejnych joginów, posłuchamy ich narzędzia, jak radzić sobie w tych czasach pełnych wyzwań. Dzisiaj będziemy mówić o kreatywności. I wiem, że jednym z wyzwań w czasie tej kwarantanny związanej z koronawirusem była praca z domu, wychowywanie dzieci, edukacja dzieci w domu, radzenie sobie w związkach. I wiele osób musiało być bardzo kreatywnymi, wynaleźć nowe sposoby w tym nowym doświadczeniu. Zatem mam nadzieję, że dzisiaj dostaniemy nowe rady, nowe wskazówki. Dzisiaj spotkamy się z parą, która interesuje się muzyką, zajmuje się muzyką, parą z Hongkongu. Zanim ich przedstawię, kilka informacji na temat Światowego Uniwersytetu Duchowego Brahma Kumaris. Jest to uniwersytet dla ducha. Jest to miejsce, gdzie można znaleźć siebie, zrozumieć siebie, duszę. Ośrodki medytacyjne są w ponad 110 krajach na całym świecie. Brahma Kumaris jest aktywna nawet w większej ilości krajów. Jest to organizacja, która została założona w 1936 roku poprzez wizję i nauki założyciela Brahmy Baby. I te nauki są bardzo adekwatne również dzisiaj, w tym czasie przejścia, zmiany, przez którą przechodzimy. Również Brahma Baba zdecydował na początku, że postawi kobiety z przodu. I to było bardzo niezwykłe w Indiach w tamtym czasie, ponieważ wtedy kobiety nie miały żadnej pozycji w społeczeństwie. Na pewno nie były duchowymi przywódczyniami. W wyniku tego Brahma Kumaris stało się największą organizacją tego rodzaju, która jest kierowana przez kobiety. I to jest bardzo piękne. Tak jak powiedziałam, dzisiaj będziemy mówić o kreatywnym myśleniu, kreatywnym życiu. I naprawdę, jeżeli można by użyć jednego słowa o mówcach dzisiejszych, to byłaby kreatywność. I to nie jest jeden mówca, to jest cała rodzina, która będzie z nami. I to jest bardzo urocze, ponieważ było już wiele programów, gdzie występowały pojedyncze osoby i ludzie myśleli, no okej, jeżeli jesteś sama, no to fajnie, ale co jeżeli mieszkasz z rodziną? W jaki sposób można praktykować wtedy medytację. Tak, to jest możliwe. Zatem matka rodziny Ayaka Ichimaru jest oryginalnie z Japonii, jest wirtuozem skrzypiec, dostała wiele nagród, gra na skrzypcach od młodego wieku, jeździ po świecie i gra w różnych instytucjach. Również uczy gry na skrzypcach. Jeśli chodzi o ścieżkę duchowością, to rzeczywiście pomogło jej to w dyscyplinie i w radości, którą bierze z gry na skrzypcach. Jej mąż jest producentem i jest prezenterem programu telewizyjnego. Jest również magikiem. Zabawia dzieci, jak i dorosłych. I obecnie prowadzi program telewizyjny w Hongkongu, już ponad 100 odcinków zostało nagranych. I mamy też nadzieję, że spotkamy się również z ich uroczym synem, Yuji. Zatem witamy Was wszystkich, rodzina z Hongkongu. Dzień dobry! O, tak miło Ciebie widzieć, Filippo. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteście z nami, uśmiechacie się z Hongkongu. Powiedzcie nam, Harry, powiedz o swoim programie telewizyjnym. Harry, dobry sąsiad.
Mój ojciec był pierwszym prezenterem telewizyjnym w latach 50. i on mi to przekazał. I ja od końca lat 80. zajmuję się tym, więc można powiedzieć, że no nie jestem taki młody, jak wyglądam. Ten konkretny program ma duże znaczenie. Jak dowiedzieliśmy się o Babie, staliśmy się regularnymi studentami, medytujemy regularnie i to było bardzo ciekawe. I to było tak, jakby taki głos, który powiedział: Harry, chcemy, żebyś zajął się bardziej zabawą, rozbawianiem rodziny. I ten program powoduje, że to cała rodzina go razem ogląda, ponieważ to jest w takim czasie telewizyjnym, kiedy wszyscy siadają przed telewizorem. Zazwyczaj programy dla dzieci są w innym czasie pokazywane. I teraz koronawirus, okej, życie jest bardzo inne niż wcześniej. Normalnie, jak dzieci chodzą do szkoły, to po szkole mają wiele dodatkowych zajęć i wiele zadań domowych. No i pomyślałem, że dobrze by było mieć program dla dzieci, gdzie będzie można usłyszeć ich głos, gdzie rzeczywiście okaże się, że one są ważną częścią rodziny. I to jest okazja, żeby podzielić się miłością baby, żeby dać im coś, co chciałem już bardzo dawno przekazać. Cnoty: tolerancja, dobro, spokój na przykład. Gdy mówisz baba, to masz na myśli źródło, światło, z którym się łączysz podczas medytacji, prawda? Jest to część twojego życia. Tak. I ty połączyłeś się z tym źródłem od momentu, jak przyszedłeś do Brahma Kumaris, czy już wcześniej miałeś taką duchową praktykę? Może Ayoko może odpowiedzieć. Harry był zawsze chrześcijaninem, ale ja nie wierzyłam w nic. Ja wierzyłam, że coś chroni nas, ale nie mogłam się utożsamić z żadną grupą religijną. I po raz pierwszy, oboje, tak naprawdę jako rodzica, jako rodzina, gdy przyszliśmy do ośrodka medytacyjnego Brahma Kumaris, który jest może 100 metrów od naszego domu, myśmy tam weszli, oni powiedzieli nam, że to jest za darmo, że jest lekcja jogi. I myśmy pomyśleli, okej, może możemy spróbować, jest za darmo. Zatem zaczęliśmy brać kurs i od pierwszej lekcji, gdy powiedzieli nam, że my jesteśmy żywymi istotami, że nie jesteśmy tym ciałem, ale że prawdziwy ja to dusza. I czy to była nowa koncepcja dla was? Tak, bardzo nowa koncepcja. My zawsze mówimy o duszy. I gram muzykę z duszą, ale nigdy nie wiedziałam, nie myślałam, że jestem duszą. My cały czas o tym mówiliśmy, ale nie wiedzieliśmy, co to jest. Także nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co to jest, a oni nam bardzo jasno wyjaśnili. I pomyślałam, wow, chyba powinnam naprawdę nauczyć się tego, studiować tą wiedzę. Bo miałam wtedy wiele pytań w swoim życiu. W Japonii było wielkie trzęsienie ziemi, było tsunami wtedy. Ludzie bardzo cierpieli. I ja zawsze myślałam, dlaczego? Cały czas miałam to pytanie, dlaczego? Dlaczego jest tyle przemocy na świecie? Dlaczego ludzie cierpią? Wiele znaków zapytania. I ta wiedza naprawdę pomogła mi zrozumieć, dlaczego. Zatem już nie mam więcej pytań. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna. Wydaje się, że to było rzeczywiście zaplanowane, skoro wasz dom był tak blisko ośrodka medytacyjnego. Zastanawiam się, jak wasze życie się zmieniło, od kiedy zaczęliście praktykować medytację. I jak wasz związek również się zmienił? Dwa bardzo ciekawe pytania. Pierwsze pytanie i odpowiedź.
Z naszej strony to nie wydaje się, że coś się zmieniło, ale dla ludzi, którzy znali Harry'ego i Ayoko i teraz, którzy nas widzą, oni widzą nowe osobowości. Zatem jest wiele rzeczy, które nie dzieją się może na zewnątrz, ale to jest zmiana wewnątrz. Na przykład wstajemy rano, każdego ranka o 4:00. Ona nawet przed 4:00 na poranną medytację. I to jest największa zmiana w naszym całym stylu życia. Oczywiście zmieniło się też jedzenie, ponieważ ja naprawdę lubiłem jeść mięso i nie wyobrażałem sobie, jak można żyć bez jedzenia mięsa. A teraz tak naprawdę w skrócie nie mogę sobie wyobrazić, jak można jeść mięso. I to zabrało tylko kilka lat. Ale to, co powiedziałaś na początku, ta organizacja, ta duchowa organizacja jest prowadzona, kierowana przez kobiety, przez matki. Zatem w istocie w naszym domu, jak widzicie, jesteśmy Azjatami i zazwyczaj tutaj tradycyjnie mężczyzna jest szefem w domu. Nie tutaj, to jest coś bardzo dziwnego. Jeżeli jest coś takiego jak szef, przywódca, to jest Ayoko. Zatem czy to była duża zmiana dla ciebie, Harry, żeby popatrzeć na Ayoko jako na kogoś, kto jest sobą, na kogo ty nie możesz wpływać? Tak, i to prowadzi do drugiego pytania, bo jeżeli macie dynamiczne relacje, dynamiczny związek, jest to może związek bardziej przyjacielski niż męża i żony. A teraz tak naprawdę patrzymy na siebie jako na piękne dusze. I to jest zupełnie inne znaczenie związku. Szacunek, który pochodzi od samoszacunku, jest okazywany drugiemu. I dlatego to jest całkowicie inne znaczenie, ponieważ zapomina się wiele ego i teraz naprawdę mogę zobaczyć, że jest wiele piękna w tej duszy, ponieważ ja również rozpoznaję, że jest duża różnica pomiędzy mężczyzną i kobietą. Mężczyzna jest zazwyczaj dobry w robieniu jednej rzeczy w danym czasie, a kobieta inaczej. Ayoko robi wiele rzeczy w tym samym czasie. Ona jest jak taki pająk na pajęczynie. Jeżeli cokolwiek się tam rusza, ona od razu tam jest. Jest bardzo wrażliwa i wie od razu, co ma robić. A ja po prostu puszczam to, że ja muszę być szefem i inni mają mnie naśladować. Nie, ponieważ my teraz mamy zupełnie inny zestaw, nie powiedziałbym zasad, ale powiedzmy. I to polega na tym, że dzięki temu, przestrzegając tych zasad, żyjąc tym stylem, możemy być szczęśliwi. To jest ciekawe to, co mówisz, bo rzeczywiście sytuacja kwarantanny powodowała wiele stresu w rodzinach. Słyszeliśmy o przemocy domowej, o rozwodach i tak dalej. Więc to bycie razem ze sobą przez taki długi czas okazało się wielkim wyzwaniem. Ludzie czują, że zatracają siebie. Dla nas patrzenie na każdego jak na równego, akceptowanie każdego, że każdy ma inną osobowość, ma inne życie, nawet w rodzinie. Mamy różną karmę, różną misję i nie musimy mieszać tego wszystkiego. My możemy jeść razem, robić różne rzeczy razem, ale misja każdego w życiu jest inna. Zatem akceptacja tego, kim ktoś jest i co ma robić,
I to jest kwestia szanowania innych i siebie. To naprawdę pomaga w harmonii. Tak, mówimy o społecznym dystansie. Ja myślę, że jedyny społeczny dystans, który muszę utrzymywać, to jest pomiędzy mną i lodówką. Ponieważ my stale szukamy czegoś do jedzenia. To jest ironiczne, no jak wiesz, w Hongkongu ludzie pracują przeważnie i mamy pomoc domową często. A my, od kiedy Yuji się urodził 11 lat temu, nie mieliśmy pomocy domowej. Dopiero przed wybuchem pandemii myśmy zdecydowali, że być może powinniśmy spróbować. Spróbować żyć bez pomocy domowej. I rzeczywiście, my jesteśmy sami. I nie tylko, że mamy radzić sobie ze sobą, ale też radzić sobie ze wszystkimi obowiązkami. Teraz Yuji naturalnie idzie i zmywa wszystkie naczynia po jedzeniu. Ayako i Harry zmieniają się w gotowaniu. I to jest fantastyczne. My nagle zrozumieliśmy, że życie nie jest skomplikowane, żeby było szczęśliwe. I szczerze mówiąc, gdy w naszej profesjonalnym zawodzie, profesji, musimy zadać sobie pytanie, czy przypadkiem to nie jest kwestia tego, że chcemy mieć przestrzeń, być wolnymi przynajmniej na chwilę od rodziny, dlatego tak ciężko pracujemy. Czy naprawdę o to chodzi? A czego dzieci chcą? Może dzieci nie chcą, żeby pomoc domowa gotowała jedzenie? Może dzieci chcą bardziej widzieć częściej swoich rodziców. Być może nie chcą nie chcą wspaniałych nauczycieli, ale chcą kogoś, kto jest cierpliwy, kto usiądzie z nimi, kto będzie stale praktykował. Zatem myślę, że to jest wspaniała okazja dla nas, żeby powrócić do tego, co podstawowe. Czy to, jak się ma mniej, daje ci więcej? Tak, myśmy uprościli nasze życie, od kiedy rozpoczęliśmy medytować i teraz dochodzimy do punktu, że to jest całkiem proste życie. To, co nas utrzymuje szczęśliwymi, to jest kreatywność. Zatem ważna jest kreatywność, twórczość, nawet małe rzeczy. My kochamy słowo nowość. My chcemy spróbować wszystkiego, co jest nowe. Teraz jest kwarantanna. O, ja nie muszę pracować w ciągu dnia. Może jestem troszkę bardziej wolna. Zatem zaczęłam się budzić o 3 rano, to jest nowość. I troszkę dłużej medytuję. Mam też więcej czasu, zatem każdego dnia próbuję gotować coś nowego. To jest też nowość. To jest bardzo ciekawe. Ona mówi każdemu teraz, ale mi tego nie powiedziała. To nie jest tak, że Ayako mówi, okej, ugotuję każdego dnia coś nowego. Ona mi tego nie powiedziała, ona po prostu zaczęła to robić. I zauważyłem, że o, mamy te wspaniałe, smaczne ciasteczka wczoraj, dzisiaj to ciasto czekoladowe, każdego dnia coś nowego. No więc się wcale nie dziwię, że musisz utrzymywać społeczny dystans z lodówką. To jest nic dziwnego. Tak, tak. My też nie nosimy teraz obcisłych jeansów. Nosimy luźne sari i tak dalej. Wy oboje, czy czujecie, że wasza podróż, jeśli chodzi o medytację, zainspirowała waszą kreatywność? Czy zauważyliście jakąś zmianę? Po pierwsze, ja zawsze wierzyłem, że są tylko dwie rzeczy w życiu. Pierwsze, żeby przeżyć, a druga, żeby tworzyć.
Ale czym jest naprawdę kreatywność? Myślę, przez ostatnie 10, 20, 30 lat wiele ludzi myślało, że jak patrzą na coś kreatywnego w ich telefonie, to jest coś kreatywnego. Nie, to jest coś pasywnego tak naprawdę. My nie dajemy, my wkładamy wiele rzeczy do środka, ale więcej to nie jest więcej w istocie. Gdy mamy mniej, to jest więcej. Na przykład, gdy mamy na przykład marchewkę, jak ugotujemy tą marchewkę? Możemy ją pokroić na trzy kawałki i każdego dnia na przykład w inny sposób pokroić, z czymś innym pomieszać i coś z tego zrobić. To jest kreatywność. To jest naprawdę kreatywność. Medytacja. Co robi medytacja? Medytacja mówi, ty siedzisz tutaj, żeby być ze sobą, swoim wewnętrznym sobą. I najważniejsze jest to, że wcześniej czy później zobaczysz, że nie jesteś sam. Nie jesteś sam. W istocie to jesteś ty i najwyższa energia, która stale daje nam inspirację. I ten przypływ energii nigdy się nie kończy. Cały czas ładuje i ładuje. Jest tak, jakbyśmy byli ładowani każdego dnia. Jeśli chcesz dać coś specjalnego, robisz coś specjalnego. I myślę, że Bóg jest bardzo sprawiedliwy. I mówi, tak, jest ta rzecz i każdy sprawiedliwie może to dostać. To, co musisz zrobić, po prostu musisz wcześniej wstać o 3:30 i dostaniesz. I my to robimy. Zatem pytanie jest, czy możemy to zrobić? Jeśli tak, to czy to działuje? Pierwszy dzień, tydzień, miesiąc? Może nie. Może to nie jest każdego dnia. Ale gdy to się zacznie, to zaczynasz rozumieć, że wow, coś dostajesz bardzo specjalnego. Bardzo wyjątkowego. I to coś będzie wystarczająco dobre, nie tylko żeby sobie poradzić, ale żeby czekać na to wspaniałe życie, które może niesie wiele ryzyka. Okej, co się wydarzy jutro i tak dalej. Nie, my czekamy na ten dzień, ponieważ rozumiemy, że jest wiele niespodzianek, które czekają na nas. Jeżeli nie możemy wyjeżdżać na zewnątrz, powinniśmy podróżować wewnątrz. I wewnątrz jest coś tak interesującego. Ayako, a co zauważyłaś, jeśli chodzi o Yujiego, 11-letniego synka? Jaki jest wpływ na niego tych wszystkich technologicznych nowości? Tyle rzeczy jest teraz dostępnych. Jaki widzisz, że to ma wpływ na niego? My możemy tego uniknąć, ponieważ nie, my nie możemy uniknąć tego, ponieważ wszystko jest online, oni muszą używać komputerów. To, co jest ważne, to, że musimy zachęcać go do samodyscypliny. Nie możemy tego odebrać po prostu. Oczywiście jest wiele czasu, dzieci teraz mają wiele czasu, chcą robić wiele rzeczy na komputerze, ale powinniśmy zachęcać dzieci, żeby było coś innego. Coś poza tym, coś, co jest ciekawsze. Tak naprawdę, ja mam codzienny show na Facebooku i ogląda ten show wiele dzieci i dorosłych. I te dzieci są o wiele bardziej zaprzyjaźnione z tymi wszystkimi technologicznymi rzeczami. I widzę, jak one wszystkie, te dzieci są online. Bardzo łatwo im to wszystko przychodzi. Zatem bardzo łatwy sposób, one się uczą, jak grać na komputerze, jak działać ze społecznymi mediami. My musimy się tego nauczyć, wszystkiego. Na przykład teraz też jesteśmy online. Zatem nie można tego zatrzymać. Zatrzymanie nie jest dobre. Dlatego medytacja jest ważna. Dlatego, gdy cała rodzina, która ma jedną rzecz, to jest coś, co jest ważniejsze, wspanialsze.
co jest właściwe, to co chcę zrobić, co jest ważne, wiedza, szczęście jest ważne, spokój jest również bardzo ważny. Zatem wiemy, że te wszystkie rzeczy są ważne i wtedy narzędzie, urządzenie jest tylko urządzeniem. My zabieramy telefon Yuji. Dlaczego? No bo on ma 11 lat. Ja próbuję wprowadzić te wszystkie zasady, regulacje, ale ja nie chcę kontrolować, trzeba pomóc. Zatem myślę, że jest wspaniałe lekcje w internecie, które mówią, jak słuchać dzieci, jak uczyć dzieci dyscypliny bez emocji. Diana Tillman, która jest tą wspaniałą nauczycielką, też będzie tutaj podczas jednej z naszych master lekcji. Ty pracujesz z wieloma dziećmi, a Yoko, ucząc ich gry na skrzypcach, a również Harry tworzy dla dzieci. Czy czujecie, że młode pokolenie ma inne wyzwania, jeżeli chodzi o połączenie się ze sobą, ze swoją kreatywnością? Ja myślę, że kreatywność, którą myśmy mieli i mamy, a co oni mają, to jest coś zupełnie innego. Nie możemy tego porównać, ponieważ czasy są różne. Oni mają kreatywność, mają niesamowite umiejętności komputerowe, wiedzą tak dużo, ponieważ dla nich to jest łatwo dostępne. I mogą być bardzo kreatywni. Mogą zrobić wiele rzeczy. Ale to nie jest to, co myśmy robili. Kreatywność jest na różnych poziomach. A Yoko jest klasycznym muzykiem, zatem kreatywność jest... Także są nuty, no ale jak pięknie zaprezentować, przedstawić, zinterpretować te nuty. To jest muzyka. Okej, to jest Mozart, ale jak gra Mozarta Yoko, jak ktoś inny. Zatem to jest coś innego. Teraz narzędzia też są inne, urządzenia też są inne. Zatem dzieci mogą tak wiele rzeczy zrobić online. Jest taka wielka technologia dostępna. Jednakże to są również tylko narzędzia. To, co z tym robimy, to jest bardzo ważne. I myślę, że obecnie my wszyscy czujemy, jak nigdy wcześniej w historii, że każdy na tej planecie jest w tym samym. I my wszyscy wiemy, że wszystko musi spowolnić. Też wiemy, że wartości będą inne, gdy wyjdziemy z tej pandemii. I to jest ciekawe. Musimy pomyśleć o kreatywności potem. I jest bardzo jasne, powiedziałbym, ja tego nigdy wcześniej nie robiłem. Ja pracuję od 80. lat w radiu i w telewizji, ale to, co widzę, że jest inne, to, że nasze młode pokolenie jest teraz bardzo szczęśliwe, żeby zaakceptować coś, co nie jest jak i co, ale też dlaczego. I bardzo łatwo rozumieją duchową stronę rzeczy. Przedtem nauka i duchowość były osobno, były czymś oddzielnym. Teraz się łączą. Nauka i duchowość mogą być jedną rzeczą. Tak naprawdę, jeśli popatrzymy w historię, ja też musiałem trochę zbadać to do swojego programu. Czy wiesz, że Isaac Newton, tak naprawdę, gdy był młody, on nie mógł wyjść, ponieważ była pandemia. Zatem co zrobił? Bez pomocy komputera, książek i tak dalej. On zajmował się X i Y i wymyślił coś niesamowitego, co używamy teraz. Zatem każdy stawia czoła temu samemu. Jeśli używamy 5 zmysłów, możemy stworzyć coś wspaniałego. Możemy pożonglować tym i stworzyć coś pięknego. My teraz mówimy, że nie więcej jest więcej, ale że więcej jest mniej, ponieważ do tego wszystkiego dodajemy duchowość. Czy to nie jest fascynujące?
Wydaje mi się, że wymyśliłem nową formułę. Duchowość plus twórczość to jest geniusz. Czyli jest to nowe równanie. To, co myślę, że mówicie, że duchowość i twórczość to jest paliwo, które was napędza. I to, co tworzycie, to jest genialne. I wiesz, co jest takie ważne? To, co mówisz? Jeżeli rozpoznamy to, każdy może stać się geniuszem. Teraz wszyscy rodzice... Każda mama i każdy tata może być geniuszem, jeżeli połączysz te dwie rzeczy, czyli duchowość i kreatywność. I to jest piękne. Dlatego jest miłość Boga. Dlatego wszystko jest sprawiedliwe, ponieważ my działamy z tym wszystkim. I to jest taki nowy język dla nas i nowy język dla nowego pokolenia. Dużo mówimy o nowym pokoleniu. Byłoby ciekawe, gdybyśmy mogli spotkać tego członka nowego pokolenia. Nie wiem, czy gdzieś tam jest obok was? Czy mógłby przyjść przed kamerę? Tak, Judzi, czy możesz tutaj podejść magicznie do nas? Wszystko, co musimy zrobić, to zrobić tak. Przywołać go. Mówimy, I am peace, jestem spokojem. O, jest. O, chciałabym zrobić zdjęcie, to jest wspaniałe. Judzi, nie chodziłeś do szkoły już od dłuższego czasu, prawda? Czy byłeś znużony, znudzony? Powiedz szczerze, tak, z pewnością były takie chwile. A co robisz, kiedy się nudzisz? Czasami szukam nowych tematów w telefonie albo oglądam wideo. Różne rzeczy oglądam. I też zacząłem się interesować muzyką. Zacząłem komponować piosenki ostatnio. Twoja mama i tata grają na instrumentach muzycznych. Ty też? Tak, ja gram na skrzypcach. Wspaniale. Chcesz coś zagrać? Nie, dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie, Judzin. Wiem, że twoja mama i twój tata wstają rano, żeby medytować. I czasami ty siadasz w ciszy, jesteś nieruchomy i medytujesz? Jak to możliwe? Podoba ci się to? Wieczorem, tak, robię to, medytuję. Rano będę próbować to robić, tą poranną medytację, ponieważ nie ma szkoły teraz i nie mam nic do roboty, oprócz lekcji od jutra online. I tak nie chodziłeś do szkoły, więc czemu się martwisz, że skończyły się twoje wakacje? Czyli jakie masz doświadczenie podczas tej wieczornej medytacji? A doświadczałem różne rzeczy. Różne odpowiedzi dostaję, czasami nawet pytania na pytania z matematyki. Również dostałem inspiracje muzyczne. Ja piszę takie trochę głupie piosenki o tym, jak jestem zamknięty w środku. Napisałeś też list w imieniu Matki Ziemi do Judzi. Tak, to było takie zadanie domowe dla mojego duchowego, dobrego samopoczucia. Pojechałem na tą magiczną górę w Mount Abu i ona jest magiczna, naprawdę. Tam u góry jest taki szczyt magiczny, który nazywa się Skałką Baby. A co to znaczy magiczne, powiedz? To jest magiczne, czarodziejskie, ponieważ kiedy tam idę, to czuję obecność Boga. Naprawdę. I w jakiś sposób łatwo jest tam medytować u góry. A możesz wytłumaczyć słowami, co to jest obecność Boga? To znaczy, że ja czuję, że ja i Bóg jesteśmy razem. Ale co, kim jest Bóg? Co to jest Bóg?
Czy możemy go zobaczyć z białą brodą, czy jak? Co to znaczy Bóg? Bóg może być każdym, kogo chcesz zobaczyć. Zazwyczaj czujesz, że On jest obecny, nawet jak Go nie widać. Wiesz, że On jest. Kiedy medytujesz ogólnie, to naprawdę czujesz, że On tam jest. I moje doświadczenie na skałce Baby było takie, że napisałem list. List od Matki Ziemi do mnie. Wyjaśniłem, jak ciężka jest ta sytuacja, ile musimy jej pomóc, żeby się odrodziła i żeby pomóc innym ludziom, żeby wyszli z tej pandemii. To będzie ciężkie, ale to będzie wspaniała misja. Nawet jeżeli to będzie koniec, to będzie wspaniałe. Dziękujemy. Harry, ja myślę, że masz prezentera trzeciej generacji do swojego programu telewizyjnego. Na pewno. Trzecie pokolenie. Dziękujemy, Yuji. Dziękujemy, że przyszedłeś i porozmawiałeś z nami. To naprawdę było piękne. Usłyszeć taką mądrość od jedenastolatka. Naprawdę to było bardzo wzruszające. To, co chcielibyśmy teraz zrobić, zamiast mówić o medytacji, to chcielibyśmy popraktykować medytację. I dobrze by było, gdybyście przynieśli instrumenty muzyczne swoje i pokażcie, jak wy medytujecie. Myślę, że Ayoko zagra dla nas pewien fragment. I ten fragment jest inspiracją z Twojej medytacji. Tak, to nawet nie była medytacja, to było doświadczenie, które dotknęło moje serce. I ja po prostu miałam łzy. Te łzy spływały z moich oczu przez cały czas. To było piękne doświadczenie. Chciałam o tym napisać. Ale ponieważ jestem muzykiem, pomyślałam, dlaczego nie skomponować muzyki, żeby wyrazić to niesamowite doświadczenie. I ten fragment nazywa się Przebudzenie. Thank you.
That was so beautiful. Awakening. It really did awaken something very deep within. I could feel było takie the piękne spirit przebudzenie. soaring there. Naprawdę poczułam, że coś wewnątrz się przebudziło. Czułam, jak duch się unosił. I teraz możecie poprowadzić nas w doświadczenie medytacji, tak jak wy to robicie. Teraz Hari. Doświadczenie tworzenia muzyki i duchowość w tym sprawia, że to jest coś innego. My tak naprawdę oddajemy się Bogu. Pozwalamy, żeby On wszedł i żeby dokonał cudów. Na szczęście ostatnim razem, kiedy byłem w Australii, znalazłem ten piękny, ciekawy flet. Rzadko, kiedy jest instrument, w który dmuchając można wygenerować więcej niż jeden dźwięk. I ten flet nazywamy Vishnu fletem. Siedzę wygodnie. I swoją uwagę zwracam do umysłu, do wnętrza. Skupiam się w punkcie pośrodku mojego czoła. I widzę tam malutkie, malutynkie, jaśniejące światło, które czeka, żeby się z nim połączyć. Malutkie, jaśniejące światło ma wszystko. Zawiera w sobie wszystko. Ma w sobie wszystko, czego potrzebuję. To światło jest źródłem. Przebywam w tej cichej, spokojnej przestrzeni i czuję tę potęgę, potęgę, która pochodzi z góry. Z góry, ze źródła boskiej energii. Kieruję swoją uwagę w górę. I docieram do tej boskiej energii.
To źródło jest również punktem światła. Lśni jak błyszcząca gwiazda. Ogrzewa mnie swoim ciepłem. Ja czuję tą boską energię i łączę się z nią. I to źródło energii zaczyna ładować moją baterię. Jestem połączona. Czuję się chroniona. Czuję, że nie jestem sama. Jestem w domu. Ta boska energia jest zawsze ze mną. Za każdym razem, kiedy się z nią połączę. Ja czekam z utęsknieniem na połączenie ze źródłem, żeby poczuć prawdziwą miłość, prawdziwy spokój, błogość i prawdę. Jestem oblewana taką miłością. Wszystkie moje wątpliwości, cierpienie, zmartwienia i lęk znikają. Są wymywane przez te fale miłości. Jestem czystą istotą. Powracam do swojej pierwotnej, oryginalnej czystości. Dzięki pomocy tej najwyższej istoty. Dziękuję Wam bardzo, całej rodzinie, Hari, Ayoko i Yuji. To było bardzo piękne doświadczenie medytacji. I myślę, że to, co ja biorę z dzisiejszego spotkania, z jednej strony przesłanie, że nie potrzeba tyle, ile się myśli, że potrzeba, że czasami więcej to mniej, ale też jakikolwiek masz talent, żeby używać tego, żeby stać się kreatywnym, żeby używać duchowego życia, żeby inspirować tą kreatywność. I wy staliście się żywymi przykładami, co się
wydarza, kiedy to robimy. Zatem dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy, Filippo. Do zobaczenia. Do zobaczenia szybko. I dziękuję wszystkim za to, że byliście z nami. Mam nadzieję, że byliście tak zainspirowani tą historią jak ja. Kolejna lekcja będzie jutro. To będzie kolejna lekcja z serii 21 Masterclasses dla nowej świadomości. Zatem do jutra. Wszystkiego dobrego. Om Shanti. Pozdrowienia, spokoju. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. "21 Masterclasses dla nowej świadomości, nowe sposoby myślenia, bycia i działania dla nowego Ciebie, pionierzy w nowym myśleniu z całego świata."